dzisiaj rozegraliśmy kolejny, już dziewiąty sparing tej zimy. Przeciwnikiem czwartoligowa Kuźnia Ustroń. Muszę tu na wstępie pochwalić przeciwnika, jak na ten poziom rozgrywkowy, na pewno bardzo, bardzo dobra drużyna i cieszę się, że ten sparing doszedł do skutku. Na podstawie tej drużyny, na podstawie ich gry też było widać nasze błędy jeszcze, które musimy wyeliminować. Bramka stracona w okolicznościach, na które gdzieś tam uczulamy się i niestety tą bramkę straciliśmy. Musimy nad tym popracować, żeby takich bramek nie tracić w przyszłości. Podsumowując, jestem bardzo zadowolony z tego sparingu, z wyniku. Dużo, dużo ciekawych akcji w ofensywie, dużo też dobrego w obronie jako cała drużyna i tą drogą chcemy podążać. Pozostały nam dwa mecze sparingowe przed startem rundy wiosennej. W sobotę zagramy z LKS-em Bełk i za tydzień z Polonią Poraj, dwóch przedstawicieli czwartej ligi, i to już będą takie ostatnie szlify przed pierwszym meczem z drugą drużyną Górnika Zabrze.